Witam, ja jestem Zenek, to jest Civkas 6, ciąg dalszy rozgrywki Rosją. Mamy turę 228, 914 rok naszej ery. W Sankt Petersburgu, czy też w Petersburgu buduje, tak jak widać, dzielnicę z promem kosmicznym. Przygotowuje się do zwycięstwa naukowego, chociaż Gandhi wyprzedza mnie dość mocno naukowo, bo opracował 55 technologii, ja opracowałem 42, więc on jest o 13 bodajże techów lepszy ode mnie. No ale zobaczymy, jak to pójdzie, może AI po prostu będzie źle zarządzało tymi technologiami, albo po prostu źle zarządzało swoimi miastami i nie zdąży wybudować tej dzielnicy z prołem kosmicznym. No i tyle, i mi się uda po prostu, że tak powiem, wybudować najpierw tego satelitę, później wybudować te lądownik księżycowy, a na koniec wystrzelić ekspedycję na Marsa. Są trzy rzeczy potrzebne do zwycięstwa naukowego. Dobra, to lecimy dalej. Czy ja chcę się jeszcze tu poprzyglądać moim miastom? Jak one sobie radzą? Całkiem spoko loko chyba sobie radzą. Norweskie dwa miasta zdobyte, w sumie trzy miasta zdobyte, reszta moja pozakładane. Rdzenne rosyjskie miasteczka. A co my tu mamy? Za ile to będzie? 4 tury nowy obywatel? No to spoko loko. Ryby, kraby. Tego już nie sięgnę. Kazań, jakieś kazanie wygłosi? Nie, to jest 13 tur do nowego obywatela. Trochę sporo. Przerzućmy sobie tak. Czy chcę złoto? Nie, niech zostanie na produkcji chyba. Złota mam dość dużo. 201 złota na turę, 237 nauki i 112 kultury. Dobra. Jeszcze Petersburg. Czy ja mam kogoś w dzielnicy przemysłowej tutaj? Wrzuconego. Tu jest tak, dzielnica ławry, kulturowa, tu jest bodajże, tu jest przemysłowa, dobra, tu mam dwóch ziomków, w naukowej mam trzech, mogę już mieć? Zaraz, jeden, drugi, wow, tu też mogę trzy osoby, aha, bo mam jeszcze laboratorium tutaj dobudowane chyba, no tak. Jak chcę to zadziałać? Dwóch naukowców chcę tam kisić, czy nie specjalnie? Jednego mogę mieć, jednego, drugiego. To jest 7 tur do nowego obywatela. No dobra, niech tak będzie. Ile mam? 239 nauki. A tutaj ten Solikamsk, który buduje tak na marginesie, buduje kurczę kolosa, który tam jakieś dam jeden szlak handlowy i 3 złota bodajże. To jest antyczny cudak, którego nikt nie wybudował. W ogóle cudaki jakoś nie mają specjalnie popularności. Proszę bardzo, tak wygląda kolos, który jest budowany. Rusztowania. Tutaj mam latarnię z Faros też wybudowaną. Dobra, lećmy dalej. Fajnie wyglądają te samochodziki, które symbolizują kupców. Teraz... Okej, tylko tak, inżynierowie mogą budować drogi, tylko pytanie, gdzie ja mam tego inżyniera, bo ja nie widzę nigdzie w żadnym mieście, żebym mógł wyprodukować jakiegoś inżyniera. Cały czas budowniczych tylko mogę stworzyć. Nie wiem, może ja potrzebuję jakiś dystrykt, kurczę, wojskowy, żeby takiego ziomka wybudować? Nie wiem. Do końca. Gdyby na Rodos zbudowano wysokiego na 70 łokci kolosa, reprezentującego słońce. Artysta zużył na niego tyle brązu, że musiało zabraknąć go w kopalniach. Nice. Mamy Czolosa, czyli tak. +1 szlak handlowy zabiera jednostkę kupca. Okej, więc kupca dostanę jeszcze z Afryka, można zbudować tylko na wybrzeżu. I tyle, gdyby Bóg chciał. Os seus melhores engenheiros e arquitetos seriam mais felizes em um lugar onde pudessem crescer. No Brasil, por exemplo. Okej. Dobra, mamy kolosa, mamy lot zaawansowany, myśliwiec, pombowiec, aluminium i lotnisko. Przekonaliśmy się, że żaden system, nawet najbardziej nieludzki, nie może istnieć bez ideologii. Okej, co mi to daje? Na twoim terytorium szpiedzy wroga mają poziom mniejszy o 2, ale wszystkie twoje miasta -1 dogodnień. Szpiedzy nie są dla mnie zagrożeniem. Satelitę opracowuję, mam piechotę zmechanizowaną. Gandhi już dawno ma piechotę, więc on już dawno ma satelitę, to jest zrobione. Ekstra. Zmienić ustrój, na razie nie mogę. Dobra. Gdzie ja jestem na tym drzewku moim idei? Spalona ziemia mi nie jest potrzebna do niczego. No mógłbym pocisnąć prawo wyborcze. Walka klas i pójść w komunizm. Który ma co? 3 sloty wojskowe chyba? 3 ekonomiczne, 1 polityczny, 1 na dziką kartę. Faszyzm 4 wojskowe, demokracja 1 wojskowy, slot i 2 dzikie karty. W sumie może w demokrację. Co nam daje? Przyspiesz, zbuduj 4 systemy kanalizacji. Proszę, więc wybor, prawo wyborcze 9 tur. Walka klas, a bo mam przyspieszoną już walkę klas. Czy demokrację cisnąć, której nie mam przyspieszonej. A czy prawo wyborcze cisnąć, a walkę klas mam już przyspieszoną. Zbuduj 3 fabryki, ej, to jest nawet fajne. 3 fabryki z Afryką? O, dobra, to ja chyba wezmę sobie tą walkę klas jednak. Dobra, niech będzie. Co ja za karty? Premię zastosieństwa kampusu i dzielnicy przemysłowej. 4 do żywności dzięki szlakom handlowym. Naprawdę? 4 do żywności dzięki krajowym szlakom handlowym, ok. 100% produkcji jednostek wsparcia z epoki współczesnej, atomowej, informacyjnej. Brak zmęczenia wojną podczas walki na twoim terytorium. Dobra, zróbmy sobie to. Ile tu zostało? 4 tury do walki klas. Dobra, jest kupiec. Co ja mógłbym tu zrobić? Mam hajsiwka 500 golda. Centrum nadawcze. Mam muzyka, to mógłbym rzucić tego muzyka. Jakieś wielkie dzieło by zrobił chociaż. Ermitaż, Chrystus, Odkupiciel. Pancernik parowy, okręt podwodny, sekcja P-Pans. Siła ataku 65. Siła ataku. Ruch 3, zasięg 2, 75. Nie wiem, może łodzie podwodne, medyk. Łodzie podwodne może robić? Nie wiem, czy ktoś mi tu wojny jakieś nie wypowie. Dobra, zróbmy łódź podwodną. Teraz tak, mamy jakiegoś gościa, który jest kupcem. Może go przesłać do innego miasta? Może tutaj? Dobra, ten kolo ma jeszcze 2 punkty produkcji. Zrób to farmę, kolego. Ten może coś powycinać, na przykład te lasy. Kampus, czy ja chcę kampus sobie zafundować? Musiałbym jakiś heks kupić. Elektrownia 16. Dzielnica z promem. Może stocznie? Stocznie, zaraz co oni tam jeszcze mają? Kanalizacja. 2 obszary mieszkalne. Nie, niech zrobią stocznie, dobra. 1 tura. Gdzie to mi przyspieszyło ten las? Zaraz w stolicy? Tak, w stolicy chyba przyspieszyło, dobra. Wytniemy jeszcze tutaj ten las i też to powinno być przyspieszyć trochę. Gdzie jest ten mój robotnik? On tu skąd się kulał się? A, takie coś, muzyk. Nie, nie widzę go. On miał stąd iść chyba tutaj do tego lasu. No i zobaczę, może gdzieś się ruszy. Piechota zmechanizowana. Pytanie, czy ona czegoś wymaga? Utrzymanie 8 sztuk złota. No nieźle. Gandhi ma całą armię, kurczę, blade apostołów judaizmu. A ile mam wiary w ogóle? Mogę coś za wiarę kupić sobie? Biblioteka. Tu nie ma biblioteki? Proszę. Uniwerek też może być. Produkcja. Laboratorium badawcze. No dobry od razu. Stocznia bank. Elektrownia. Laboratorium badawcze. Może elektrownia. Ja mam szlaków handlowych. Jeszcze 3 kupców mogę wyprodukować. Kupiec. Tego ziomka dokąd wyślemy? Do Seulu. 13 golda na plusie. A tutaj co by można zrobić? Elektrownia 15, stocznia 7. Niech będzie stocznia. Dobra, panie dzieju, gdzie jest mój robotnik, który tutaj gdzieś sobie się pałętał? Tego koleżkę dokąd mogę wysłać? Chyba tutaj najlepiej. Kazań, może do Kazania go wysłać. 4 zł, 1 punkt wiary, będzie droga. Tam od razu, zaraz to ci chyba szli z Kazania. Może do Kazania to wyślę? Dobra, wyślę go do Kazania. Tą ekipę wyślę tutaj. Ta ekipa, nie wiem co może z sobą robić. Tak, co my tu mamy? Aluminium. Serio? Tylko tutaj jest aluminium? Nigdzie więcej nie ma aluminium? To trochę niefajnie, znowu. Surowiec strategiczny na kimś zadupił. Dobra, przejdź sobie tutaj. Hajs 700. Stocznia 500. Tutaj laboratorium. Nie stać mnie na nic, robotnik i osadnik tylko. Tutaj stocznia za 515 jest do kupienia. Co nadaje? Plus 1 do produkcji, premia. Tu się znajduje. No, świetnie. Nie wiem, czy ja chcę to kupić, czy zostawić sobie na upgrade jednostek w razie W. Co my tu mamy? Wzgórze? Tak. Możesz to wyciąć. Skawcze. Teraz może jakiś heks sobie zafunduję. $190 golda, to nie jest tanio. I nie wiadomo kiedy to się pojawią nowe heksy, boże. Nic mi gra nie podpowiada. Dobra, na razie ty możesz usnąć. Popójmy tutaj. Okej, po barbusiach, super partia. Następna tura. Ja tu mam 23 tury do tego kurczę kosmicznego promu, tej dzielnicy w sumie, z portem kosmicznym. Okej, produkcja. O i co ja mogę zrobić? Latarnię morską? Może być latarnia. Ten kolo może zrobić kopalnię. Jak to wygląda? Okej, coś takiego. Co ja mam 3 farmy, to może jeszcze jedną farmę miałbym dodatkowy budynek tutaj. Farmy dają połowę jednego budynku w mieście. Dobra, ci goście niech się bunkrują. Okej. 260 nauki, zobaczmy, ile ma Gandhi? 224. 56 techów, dalej 13 techów różnicy. Okej, let's go. Flotę, gościu sobie tu flotę już zmontował jakąś. Z krążowników. Co on ode mnie chce? Daje mi saletrę i bawełnę za 3 luksy. 7 golda, 19 naturę. A ja saletrę nie potrzebuję. Po co mi saletra, jak ja mam saletrę? Chociaż w sumie to druga by się przydała. Bo mam tylko jedną, a nie mam nigdzie. Ile mam miast? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miast. Wielkie dzieła. Kamień ze Scoen. Dublińczycy, Ulises. Ja tych wielkich dzieł, no miast mam więcej. Wielkich dzieł też mam więcej. Fajnie, że można handlować wielkimi dziełami. No nic, co ja chcę od niego? On ma co? Aluminium, wino, ma sporo luksów skubane. Ten to jest zasób luksusowy, lol? Serio? Czy ja chcę mu to dać? Nie. To bardzo niedobrze, no co zrobisz? Okej, mogę kolejne dwa szlaki wbudować. Jezus Maria, tych szlaków handlowych to można mieć tonę w tej grze. Jakąś nieograniczoną ilość tak naprawdę. Tyle ile miast i kurczę dzielnic portowych, tyle szlaków. To się śmieszne. 18 tur. Ciekawe czy jak będę wycinał te lasy, które są poza dostępem tego miasta, ale są w granicach kulturowych, to ciekawe czy to miasto będzie dostawało bonusiki. Zaraz to sprawdzę. On ma jeszcze jedną akcję do wykonania. No dobra, a ten Nowogród co by chciał zrobić? Elektrownia, kampus jest wszystko wybudowane, może elektrownię? Mogę kupić elektrownię za hajs. To sobie kupię. A miałem to, Boże, to w stolicy miałem kupić elektrownię za hajs. Dobra, no to będę musiał poczekać trochę. Port. Co mi daje port? 2 złota. Dobra, port może być. 2 złota, 2 żywności. Fajna opcja. To troszkę się pospieszyłem. Dobra, tu może być farma. Mam 4 farmy, to będzie jeden budynek więcej. No come on, naprawdę. Co to za misklik był? Du, 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 du. 41 tur do dzielnicy portowej, świetnie. Zaraz wejdę tutaj na ten las i zobaczymy. Jeżeli tak, to powycinam wszystkie te lasy, które są w granicach Petersburga. To jest 1, 2, tu jest jeszcze dżungla, więc będzie jakaś żywność chyba stąd na pewno. Dzielnicę z aerodromem wybudowała sobie. Jakaś wojenka jest w ogóle? Kto tu z kim walczy? Kartaginę ktoś chce najechać? Lol. To są barby jakieś? Barbarzyńscy pieniędzy. Niesamowite. Epoka informacji. Oj, szybko te epoki lecą. Satelita nie ma sumienia. Walka klas istnieje. Prawda, ale to moja klasa. Bogatych ją wywołuje i wygrywa. Okej, no dobra. Czy ja chcę zmienić ustrój na komunizm? 10 do wszelkiej produkcji. To jest dobra opcja. Premia do przychodów z projektów dzielnic. Demokracja. Premia do produkcji jednostek. Faszyzm. Nie no, pójdziemy w komunizm. Okej. 3 sloty militarne, 3 sloty gospodarcze, 1 dyplomatyczny i 1 na dziką kartę. No dobra, co ja tu mogę zrobić z tych wojskowych slotów? Coś fajnego? Produkcja jednostek morskich z epoki renesansu i przemysłowej. Czy ja to chcę? Prących zwarty z epoki przemysłowej i współczesnej. 100% jednostek wsparcia z epoki wsparcia, nie, brak zmęczenia wojną podczas walki na moim terytorium, spadek siły bojowej jednostek w wyniku odniesionych obrażeń o 50% mniejszy. Inne religie. Świetnie, nie wiem co wybrać, produkcji dzielnic w dzielnicach wojskowych, w budowlach tych dzielnic, najazd. Ciężkiej i lekkiej. Kawalerii? Na co mi kawaleria? 50% zniżki za ulepszenie wszystkich jednostek. No to będzie dobre. To sobie wezmę na pewno. Przemysłowej i współczesnej produkcji jednostek walczących w zwarciu. I dystansowych. Dobra, wielka armia. Może być. Teraz gospodarcza. 100% do nauki dzięki budowlom w kampusach. Co jeszcze? Otrzymuję 50 sztuk złota za... atrakcyjność pola, 100% do kultury, 1 kultury do nauki dzięki międzynarodowym szlakom handlowym. No nie wiem, czy to jest takie mocne. To jest 100% do złota dzięki budowlom z dzielnicy biznesowej. To też mógłbym wziąć. Cudów z epoki przemysłowej późniejszej, produkcji nowych wyszkolonych Otrzymujemy dodatkowe dwie akcje, podobnie 100% premii za świętostwo kampusu i dzielnic przemysłowej. Czy coś mi tutaj sąsiaduje? Bo się tutaj tak budowałem, że nie wiem, czy to sąsiaduje obok siebie. Może po prostu wolny rynek, 100% do złota dzięki budowlom. Wolny rynek w komunie. Dobra. Biznesowy. Naprawdę taki chiński ustrój będzie. Chiński komunizm tak naprawdę. Wolny rynek, a u władzy po prostu komuniści. Wolnorynkowi komuniści. Racjonalizm i wolny rynek. Dobra, to jest 85 sztuk złota natury, mam trochę mało. Zatwierdź. Dobra, badania. Co tu ciśniemy w takim razie? Robotykę szybko i tyle. Komputery, dwie tury. No może być. Tutaj 224 prawo wyborcze, 10 tur. Co tu iść? Nowe ustroje czy olać te ustroje? Kapitalizm. 4 punkty wielkiego kupca naturę. Gospodarka rynkowa. Twoje międzynarodowe szlaki dają 1 złoto za każdy z zasobów luksusowych ulepszonych w miejscu docelowym, a także 2 kultury i 2 nauki. To może być mocne. Pójdźmy w kapitalizm. Ok, teraz tak, tych gości tutaj wypuścimy. Brak dostępnych szlaków handlowych? Are you serious? To gdzie go wysłać? Co tu się pozmieniało nagle? Do Petersburga niech ciśnie ten gościu. Dobra, coś takiego. Stocznia 5 tur, laboratorium badawcze. Co ja chcę zrobić? Bank może? 10 do złota, to mi się podoba, ej. 10 do złota, 10 do nauki, bo jest renesans. Tak normalnie to 5 punktów tylko daje. To może bank i będziemy sobie wszystko kupować. Sahajsiwo. Laboratorium. Dzielnica portowa, elektrownia. Dobra, elektrownia. Co tu się dzieje? Szlak. Czemu tutaj nie ma żadnych szlaków handlowych? Nie mogę stąd wysłać? Solikamsk. Wyślijmy go tu. Dobra, ile mam? 12 kupców. Mi się zacięło, nie mogę nigdzie ich wysłać. Cudownie. Nawet wewnętrznych szlaków nie mogę zrobić? Zaraz. No panie, czemu to nie może odpłynąć, a może zaatakować tylko? No dobra. Postrzelałem sobie do kurczę barbarzyńskiej fregaty. Co tu się dzieje? Jeszcze 66 punktów nauki. No ładnie, to już jest spora przewaga nad Indiami. 57 techów, ja 44. Dalej 13 techów różnicy. Dobra, jestem na hekcie, który jest poza granicami kulturowymi Petersburga, ale że tak powiem, znaczy poza zasięgiem Petersburga, ale w granicach kulturowych. O właśnie tutaj. I pytanie, czy jak wytnę tutaj las, czy dostanę bonus, tak jak to było w czwórce. W czwórce można było wycinać lasy nawet poza granicami naszego państwa i jakiś tam bonus zawsze minimalny, bo minimalny, ale dostawało bonus do produkcji, więc zobaczymy. A, zapewnia 153 produkcji, elegancko, ale gdzie? W stolicy? Nice, w stolicy. To mierdził, wycinamy lasy dalej. Przyspieszy mi to produkcję, kurczę, tego portu kosmicznego. Dobra, czy ja chcę tutaj wybudować stocznię? Stocznię chyba. Ja już nie mogę wysłać nigdzie tych moich kupców, trochę słabo. Dobra, tego można uśpić. Ile tutaj mam? Są chyba 3 farmy, więc jak 4. dobuduję, to będę miał 2 punkty. Mam teraz ile? 11 domków. Powinno być 12, a jest dalej 11. Może to musi zatrybić. Raz, dwa, trzy, no są 4 farmy, halo. Pewnie w następnej turze zatrybi. Coś czuję. Jep. Poszedł na dno. Barbarzyńska fregata poszła na dno w sumie. Dobra, to lecimy dalej, zobaczymy czy w tym Jarosławiu będzie 12 obszarów mieszkalnych. Potępia mnie. Szalony Irokez. A co to jest? You have different governments. Masz różne rządy. No to masz pecha, no. Co ja poradzę, że mam różne rządy. Poszedłem w komunizm. Chiński, bo chiński. Wolnorynkowy komunizm, o. Dobre w komputerach jest to, że robią co im każesz. Niestety ich słabością jest to, że robią co im każesz. Okej. Dobra, coś takiego. Tą ekipę stąd zabierzemy. Wielki człowieczek. Kogo my tu mamy? Inżyniera. Inżynier może być. Teraz tak. Gdzie ja go mogę wysłać? Gdzieś go mogę w ogóle wysłać? Co on może stworzyć? Jedno udogodnienie, 2 obszary mieszkalne w tym mieście. A jak go wyślę tutaj, to on coś tu może zrobić? Niespecjalnie. Czy ja potrzebuję? Zaraz. Ej, udogodnienia to pewnie stykły. Jedno udogodnienie i 2 obszary. Dobra, niech będzie. Jeszcze może coś zrobić dalej? Oj, to fajnie. 10 tur do Bajkonuru. 10 tury mam Bajkonur, kurczę, blade na pustyni. Tleka katli tajkali pampa shiki mojotlwan. Tineki titlakia motlakame kemen tlakotliwen. Co takiego? Czy chcesz, by twoi... Masz tak wiele dóbr, których nie mam ja. Czy chcesz, by twoi ludzie popadli w niewolę? No to dajesz ziomuś tutaj. Z tą swoją kosmiczną armią. Ile on ma armii? 180 sił armii. No to mistrzostwo świata, kiedy ja mam 895. Ameryka 2500. Ekstra. Co tu się odpierdziela? Okej, on jeszcze coś może zrobić? Kolejne udogodnienia? Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o mojego wielkiego człowieka, ale coś te udogodnienia jakoś nie przebyły. Dalej -2 jest niezadowolenia, nie wiem. A, dobra. Co ja tu mogę zrobić? Kampus na przykład. Elektrownia 12 tur. Kiedy to będą nowe heksy? Ja się tylko zastanawiam. Kupię sobie tutaj. I tu mógłbym zrobić zaraz. Tu mam tak. Dzielnica przemysłowa. To może zrobić jakiś kampus tam. Przecież są góry, ale dobra, ale te góry. Lepiej zrobić na tej tundrze, która i tak nic nie daje praktycznie. O, mogę ziomka gdzieś wysłać. Tutaj na przykład. Tylko że tam pełno barbów pływa, trochę niefajnie. Bangalore? Dobra, płoń panie do Bangalore. Okej, robotyka i mamy wystrzelenie Marsyńskiego Osiedla. Świetnie. To jest tak, wystrzelenie lądownika księżycowego, a tutaj mamy wystrzelenie Marsyńskiego Osiedla. 4 tury, no super. Po prostu super. Wyrzutnia samów. Gdzie są w ogóle ci inżynierowie jacyś, których ja tu miałem gdzieś dostać kiedyś? Uran. Pokazuję. Morska platforma wiertnicza. Tu są gdzieś ci inżynierowie, tu jest piechota, rangerzy, tu mam kozaków. Nie ogarniam, może ja ucznictwo muszę do tego zrobić, no ale przez to ucznictwo cały czas nieopracowane. $215 hajsiwka na turę, no fajnie. państwa, miastach, do których mógłbym wysłać swoich emisariuszy? No, niespecjalnie. 5 wolnych emisariuszy mam. O, w mordeczkę, trochę wyłapała ta moja fregata. To tak. No tutaj byłoby fajnie to wysłać, ale to jest spore ryzyko. To jest pełno barbów. Dobra, trzeba stąd spierdzielać. Bo mi zaraz porobią fregatę. Coś tu mogę kupić? Stocznia za 600 golda. Chyba nie, produkcja. Damy im stocznię, a kupię tutaj laboratorium najwyżej. Albo fabryka 10 tur, elektrownia w sumie. Dobra, nie będzie elektrownia. Port morski 14, kampus zrobiony. Dobra, nie będzie tak. A, latarnia morska 3 tury. W ogóle armii nie buduje, może jakąś łajbę to wybudować. Medyk, pancernik 9 tur, okręt podwodny 11, serio. Żywność i złoto. Dobra, nie będzie to latarnia. Następna tura. Co ona ode mnie chce? Otwarte granice. Jedna sztuka złota. Co ty, gościu, z konia spadłeś? Za jakiś jadejc to się jeszcze mogę dogadać. Nie, no odpada. O, Sumeria ma inżyniera wojskowego. Gdzie są moi inżynierowie? Google nie potrafi zastosować sposobu, w jaki rządzi swoim ludem. To co, ona poszła w jakąś demokrację? Demokratyczny Egipt po prostu. No, come on. Komunizm jest najlepszym ustrojem politycznym. Dobra, mamy łódeczkę podwodną. To się może przydać. Mam niezły zasięg nawet. Coś takiego, tą ekipę stąd trzeba ewakuować. Produkcja, laboratorium badawcze, zakup. Czy chcę kupić to laboratorium? Nie stać mnie jeszcze. 1200 golda, o mój Boże. Dobra, to jeszcze tura. A co ja bym chciał tu zrobić? Może kolejną łódkę podwodną? Jakieś jednostki warto mieć, raczej myśliwiec, piechota. O proszę, piechota. Zmechanizowana 13 tur. Zróbmy okręt podwodny. A czy ja tych gości mogę awansować, tych moich pikinerów do czegoś? To jest ta sekcja przeciwpancerna tylko. Tych gości? Do rycerza, okej. Okay. 7 tur do, kurczę, bladej dzielnicy. Z portem kosmicznym. Tu jest las, który mógłbym wyciąć i dać Petersburgowi większą produkcję, tylko potrzebuję robotników. W ogóle ślady przeszłości nie ruszyłem nawet, bo nawet nie mam i tak gdzie tego składować. Tak na dobrą sprawę. Fortyfikuj, stocznia, laboratorium. 1300. Tutaj można by im kupić to laboratorium chyba. Elektrownia, centrum nadawcze. Laboratorium, może elektrownię w sumie. Okej. Okay. Port morski, żywność, złoto, obszary mieszkalne, obywatele. 1 punkt wielkiego admirała. Elektrownia 11, laboratorium 11, to może elektrownie? Dobra, nie będzie elektrownia. Tą ekipę wpłyniemy tutaj. Niech się wyleczą. Smoleńsk, w ogóle co tu się dzieje w tym Smoleńsku? Robotników bym musiał tutaj chyba sobie kupić. A, nie stać mnie. Zwiadowca 70. Robotnicy 340. Okej. Okay. Na razie następna tura. Co tu się stało? Szpieg z Imperium Egipskiego został zabity podczas wykradania rozwoju technologii w mieście Solikamsk. No i super. Ciekawe, czy ja mogę pogadać teraz z Egiptem i jakoś się uszanić. Wrócę tu. Okej, więc mamy robotykę. To taki chyba cytat z Terminatora. Kazus belli to powody do rozpoczęcia wojny, dzięki którym kara za wojowniczość, jaką otrzymuje za jej wypowiedzenie lub przejmowanie miasta, ulega zmniejszeniu lub eliminacji. Co ja tu mogę zrobić? Święta wojna, wojna kolonialna. Okej. Wysunąć żądanie. Wojna z zaskoczenia. Nasze stosunki potępienie. Poziom dostępu ograniczony. Ktoś tu jakieś wojny z kimś prowadzi? Ameryka z Brazylią. O, Amerykanie lubią Egipt. Straż pokoju, atomowa osobowość. Nie waha się używać broni jądrowej, szanuje cywilizację, za których potęgą stoi broń jądrowa. Super, to może jakieś atomówki wyprodukować sobie. Teraz murarstwo. Pokój informacji Indie, Rosja. Indie, Rosja, no dobra. Co ja bym chciał tu zrobić? 3 tury, naprawdę te techy już szybko lecą. Ekonomia. Mam giełdę w sumie do wybudowania, 7 do złota, miałbym 14 chyba do złota. Ale gdzie są ci inżynierowie? Nie ogarniam. Jak to można pominąć masę techów i po prostu pójść w to zwycięstwo technologiczne tak naprawdę. Już teraz mogę robić tą technologię przyszłości? Co ja tutaj mam? Atomowy okręt podwodny, on wymaga uranu, a ja uranu nawet nie mam na mapie pokazanego. Zrobię sobie ekonomię w takim razie. Dobra, tą ekipę przerzucimy tu, w razie W. Tą tutaj. Tą tutaj. Tą ekipę do kogo mogę? Do arkebuzerów za 100 golda awansować. Dobra. Cztery tury do portu kosmicznego Bajkonur. O, coś tu się dzieje. Technika atak rakietową. Ktoś mi wykradł moją technikę rakietową, goddammit. Kto taki? Jest napisane? Ty czy ja podróżujemy drogą lub koleją. Ekonomiści zaś infrastrukturą. Dobra. Infrastruktura, co tu mam? Balistyka, tu mamy piechotę. Części zamienne. Stal. Może stal? Wieża Eiffel sobie postawić, tak for fun? Co nadaje w ogóle? Musi znajdować się w sąsiedztwie centrum miasta. O, to ciekawe. Wszystkie pola w twojej cywilizacji otrzymują 2 atrakcyjności. No niezłe, niezłe. Atrakcyjność zawsze na propsie. Pancernik. Balistyka. Może stal sobie zrobię. Balistykę, 2 tury. Masz przyspieszenia, no dobra. Giełda, 5 tur. Jeszcze więcej hajsu. No trochę mało mam tego hajsu, było ponad 200, a mam tylko 183. Czy to ja chcę zrobić sobie jakąś jednostkę wojskową na przykład teraz? C3, okręt podwodny, 8 tur. Fregata 4. Co to jest to? A, mogę robić sobie flotę, armady i takie tam, to tutaj to jest, okej. Okręt podwodny, flota, albo armada, 18 tur armady, świetnie. A to będą 3 statki połączone w jeden? Czy ja chcę jakąś armadę robić, czy niespecjalnie? Dobra, zrobię sobie jeden okręcik podwodny. Emisariusz, na razie zostawię go w spokoju. Tą ekipę puścimy tu. A, bo z tym typem, tym Aztekiem to nie wiadomo co może do łba strzelić. Dobra, to tego ziomka gdzie wyślemy? Chyba tutaj. 191 zł. Trochę mało, trochę coś to złoto spadło. Jeszcze jeden szlak handlowy mogę zrobić. Tworzenie szlaku handlowego, o właśnie. Aranczy, no Aranczy byłoby spoko. Ale strasznie niebezpiecznie, Kolar 8. Dobra, to ciśnij tam gościu. Let's go. Szykhizm. Apostoł szykhizmu. Dwa sudaki niesamowite, których nikt nie wybudował. Wrodzoną wadą kapitalizmu jest nierówna dystrybucja błogosławieństw. Wrodzoną cnotą socjalizmu jest równa dystrybucja niedoli. Ty, świetnie. Dobra. Twoje międzynarodowe szlaki handlowe dają plus 1 złota za każdy zasób luksusowy i strategiczny ulepszony w miejscu docelowym. No tutaj trochę takie jest ryzyk fizyk, bo ja nie wiem dokładnie co te miasta, do których ja wysyłam mają ulepszenia jakie, ale też no mam nadzieję, że jest ich trochę. Więc jakbym to zmienił, to mógłbym mieć naprawdę sporo hajsu. Plus 1 złota za każdy zasób luksusowy i strategiczny ulepszony w miejscu docelowym, a także 2 kultury i 2 nauki. Wow, to może być mocne, naprawdę. 4 do złota, 1 do wiary ze wszystkich szlaków handlowych. To jest po prostu 4 złota tu dostaję. Gdzie to jest? To złoto. Tutaj. Twoje międzynarodowe, to tylko międzynarodowe, znaczy nie, no w sumie ja mam same międzynarodowe szlaki, chyba tylko jeden wewnętrzny mam. Między dają 1 złoto za każdy z... no dobra, mogłabym, mam 202 złota teraz. Wywaliłbym to, wiara mi spadnie, będę miał mało wiary. Coś takiego. 202, a teraz no zobaczymy w następnej turze, się przekonam, czy to było opłacalne. Szkoda, że to nie podaje po prostu ile ja dostanę tak od razu, jeszcze bez zmiany nie pokazuje tyle ile, czy to jest po prostu opłacalna taka zmiana, no come on. Ochrona przyrody, naturalista. Możliwość stworzenia parku narodowego przyjmującego turystów musi być zakupiona za wiarę. Zróbmy to, tam ludzie na jakichś parkach wszędzie piszą. Jakieś parki OP i tak dalej. To 169 zł? Serio? Aż tak spadło? To się nie opłacało chyba w ogóle. Ale za to nauki mam 301. Jakieś wojny apostołów tutaj znowu się odbywają. No trochę złoto mi spadło, ale ten nauka poszła do góry. Jakieś 20 punktów, co on chce mi dać? Srebro, no 30 tur. Ej, 14 zł i 6 na turę. No to jest już dobra propozycja. Za kurcze kadzidło. Serdecznie dziękuję. No to jest dobry deal. 170 zł na turę. No złoto spadło, ale nauka poszła do góry. To w sumie może tak zostać. Ty, jaki komunizm, jaki obrazek. Premia do wszelkiej produkcji 10% i tyle w temacie. Można podejrzewać, co się stało. Nie należy jednak spekulować, póki wydarzeń nie potwierdzi balistyka. Okej, balistyka, 9 tur laboratorium badawcze, dzielnica przemysłowa jest porobiona, statki kosmiczne nie są im potrzebne, to może zróbmy sobie jakiegoś robotnika, chociaż to jest robotnik, dzielnica portowa, to heksów znowu mi brakuje, dobra, nie będzie to laboratorium, tu mamy robotnika, to w sumie go prześlę tutaj, jedna tura i mamy prom kosmiczny powiedzmy, Bajkonur. Ej, to w sumie też jest robotnik. Dobra, co ja mogę robić? Stworzenie korpusu. Z czego? Tak sobie mam stworzyć ten korpus? 100 sztuk złota do Pepams. Dobra, na razie nie będę tworzył korpusów. Damy im po prostu fortyfikację tutaj. Okej, ja będę kończył ten odcinek. W następnym odcinku będzie ukończony port kosmiczny i zobaczymy, jak to, co jest potrzebne, żeby wybudować kolejne części, że tak powiem, zwycięstwa naukowego. A w tym odcinku to tyle. Jeszcze można wrzucić na punktację. Wynik 507. No to ładnie wszystkich wyprzedziłem. Podsumowanie 304 nauki. Serio? 304 nauki, gdy Gandhi ma jej 163? O mój Boże. To ile dostałem boosta? Zaraz 400? Nie pamiętam. Chyba dostałem niezłego kopa do nauki z tej doktryny, którą wybrałem. Mam mniej złota, ale nauki za to masakrycznie dużo. 48, 16, no 12 różnicy w techach już jest. On ma chyba już całe drzewko zrobione technologiczne, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak dokładnie jest techów na drzewku, ale jest około 60 właśnie, chyba 68, 69 techów. Teraz nie będę liczył. Ale jeśli on ma 12, no to może mieć prawie całe drzewo zrobione. Lol. Dobra, ja kończę. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!